siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołu. Szósty set. Było Lidze Mistrzów, czas na drugą część naszego 24 odcinka w tej zmienionej, testowej, nazwijmy to, formie. Skład się nie zmienił. Michał Kwiatko-Bębnowski, Piotr Złoch i Filip Korfanty. Mówiliśmy o europejskich pucharach, to teraz powiedzmy trochę o tym, jak się do tych europejskich pucharów dostać niejako, czyli o rywalizacji, o miejsce w playoffach. No bo żeby do pucharów wejść, to w playoffach trzeba się znaleźć. A ta rywalizacja nabiera rumieńców, bo no, wiele się wydarzyło w zasadzie w ciągu ostatniego tygodnia. Wiele wydarzyć, jeszcze więcej wydarzyć się mogło, tak bym to powiedział. Miejsce w szóstce na ten moment stracił Indykpol AZS Olsztyn, ale to nie znaczy, że olsztynianie wypadli z rywalizacji. Natomiast no, chyba możemy powiedzieć na początek, że z tej rywalizacji wypadło Kuprum Lubin, bo dwie porażki w tym tygodniu w zasadzie przekreślają szanse Lubinian, które wydawało się, że są realne po tym, jak ograli tydzień temu Jastrzębie, ponad tydzień temu. No to sprowadzeni na ziemię najpierw przez Resowie, później właśnie przez Olsztyn i chyba możemy mówić, że już nie od 5 do 7, nie od 5 do 8, ale od 5 do 7 miejsca, a może od 4 do 7. No właśnie, tak bardzo się skoncentrowaliśmy na obserwowaniu tych zmagań czwórki jastrzębsko-rzeszowsko-olsztyńsko-lubińskiej, że zapomnieliśmy o jeszcze jednym elemencie układanki, a mianowicie o Niko Warszawa, która zdziesiątkowana kontuzjami, chociaż już Bartek Kwolek w meczu z Zawierciem wygranym 3-2 przez Warszawę wrócił, więc no powoli gdzieś do tej normalności Warszawa wraca, ale ten terminarz Warszawy cały czas trudny, no i tam niby 6 spotkań, niby zaległy mecz ze Skrą, niby 6 punktów przewagi teraz nad Resowią Jastrzębiem i 8 nad Olsztynem. No ale właśnie, bezpośredni mecze właśnie z Resowią, z Jastrzębiem, z Olsztynem, gdzie w przypadku spotkań z Jastrzębiem i z Olsztynem jest to wyjazd. Wyjazd również na bardzo trudny teren derbowy do Radomia. No i pytanie, czy Oniko Warszawa nie jest w stanie jeszcze tych punkcików kilku pogubić. Oczywiście musiałoby to też być powiązane z tym, że nagle magicznie każda z tych trzech drużyn, o których wspominałem, nagle zaczyna punktować jak natchniona. No to myślę, że będzie trudno, no i myślę, że każdy będzie gubił punkty w tym wyścigu ślimaków. Ale jest teoretycznie taka możliwość. No właśnie, no bo jeżeli tak spojrzymy właśnie na to, no wrócił niby Bartek Kwolek, ale raczej trudno się spodziewać, żeby on jakby z miejsca z marszu po jednak długiej przerwie wskoczył od razu na taki poziom, jaki prezentował, no zwłaszcza gdzieś tam na przełomie roku, no bo wtedy to była najlepsza siatkówka chyba w wykonaniu Bartka. No i tak, no porażka na przykład 1-3 w Jastrzębiu, porażka 1-3 w Olsztynie, porażka powiedzmy 2-3 z Resowią u siebie i powiedzmy 2-3 czy nawet 3-2, ale stracone gdzieś tam punkty w Radomiu, no to wszystko są wyniki. Oczywiście, no to jest cała ich sekwencja. Kto gdzieś tam miał na tą matematyce kombinatorykę, no to wie, że stopniowo im więcej jest tych elementów, tym bardziej szanse maleją. Ale no to wszystko to nie jest coś, co byłoby jakąś sensacją, tak? A przy takich wynikach nagle by się okazało, że faktycznie realna jest perspektywa, że ta Warszawa jeszcze z tej szóstki może wypaść. Oczywiście jeszcze jest ten zaległy mecz ze Skrą, no ale właśnie to jest mecz ze Skrą, więc tutaj też jednak no Niko w tym momencie raczej faworytem nie będzie, mimo że będzie go rozgrywało u siebie. No i chyba jednak trzeba tę Warszawę włączyć. Oczywiście, no to bardzo szybko Warszawa może gdzieś w zasadzie uciec, no bo w sumie już jedno zwycięstwo za 3 punkty z którymś z tych rywali, a najbliższa okazja właśnie w Jastrzębiu już w zasadzie no, pozwoli myśleć spokojnie o playoffach, ale no, jeszcze jesteśmy przed tym i w związku z tym no, możemy jednak gdzieś chyba włączyć Warszawę do naszych rozważań. No natomiast, no tak jak mówiliśmy, no Lubin wypadł i zostają nam 4 drużyny i jednak no najbardziej prawdopodobne rozwiązanie jest takie, że właśnie te z miejsc obecnie od 5 do 7, któraś z nich z playoffami się pożegna. No i patrząc tak na suchy terminarz i na sytuację w tabeli, no to wydaje się, że no zanosi się na to, że będzie to Olsztyn. Tak by wynikało z jakiejś tam czysto papierowej rozpiski i trochę mogą sobie sami pluć w brodę olsztynianie, bo znacznie lepszą sytuację by mieli, gdyby dociągnęli do końca mecz w Gdańsku, w którym prowadzili już 2-0. Podstawowym wnioskiem z tego, co wy teraz mówicie, może być to, że z sprzymierzeńcem zespołu z stolicy na pewno nie będzie kalendarz. Natomiast odwrotnie jest właśnie w przypadku tych zespołów z miejsc 5-7, które oprócz spotkania z Warszawą mają względnie łatwy terminarz. Raczej są to
wszystkie zespoły są to z dołu tabeli, także no, Warszawa bardzo szybko może przesądzić tę rywalizację, wygrywając w którymś z tych trudnych spotkań, ale jeśli tak nie będzie, no to te zespoły tuż za jej plecami nie mają aż tak trudnego zadania i na pewno właśnie ta rywalizacja jeszcze tak definitywnie nie jest rozstrzygnięta. A że jeszcze zwróciłbym uwagę jeszcze na jeden bardzo istotny element układanki, że tutaj te porachunki z Warszawą, to tak naprawdę wszystkie trzy drużyny mają jeszcze do rozwiązania. No bo tak, Rzeszów w podpromiu, co się rzadko zdarza, 0-3 z Warszawą. Olsztyn, który gdzieś tam mógł walczyć o punkty i powinien nawet być może te punkty na Torwarze zdobyć, ale również 3-1 wtedy przegrał mecz z Oniko. No i Jastrzębski Węgiel, który również miał duże szanse na punkty i również wtedy w końcówce tam, nie wiem, chyba trzeciego seta drugiego seta Jastrzębie to też wypuściło z rąk mecz tak naprawdę i spokojnie mogło te punkty wywieźć, więc wszyscy, myślę, bardzo wkurzeni mogą podejść do spotkań z Warszawą, która myślę, że nie pokazała się z lepszej strony od tych trzech drużyn, ale co nie oznacza, że to jest jakaś przepaść pod kątem poziomu sportowego, no bo myślę, że są wady tej drużyny warszawskiej i można je wykorzystać. No ale zobaczymy. Są te wady i chyba to też udowodniło właśnie to spotkanie z Zawierciem, no bo Zawiercie ze swoimi problemami, Grzegorz Pająk, jakaś choroba, on co prawda zaczął ten mecz, ale szybko zmienił go Kacper Popik, a mimo to Zawiercie jednak punkt z Torwaru wywozi. Mogła w sumie nawet więcej, bo pogoń szalona w końcówce czwartego seta i zabrakło jeszcze jednej akcji w zasadzie i kto wie, jakby się ta gra na przewagi potoczyła, gdyby do niej doszło, no ostatecznie Warszawa się wybroniła, ale no chyba jakoś specjalnie optymistycznie to nie wygląda, tak jak ten mecz z Zaksą, myślę, no to on dał bardzo, bardzo tutaj taki dużo optymizmu, myślę, że wlał w szeregi warszawian, bo mimo właśnie tych wszystkich kontuzji zdołało Oniko powalczyć i zdołało tam wygrać przecież 3-2. Natomiast no zaraz zimny prysznic w Bielsku. No i teraz te kolejne wyniki też tak pokazują, że jednak tak kolorowo nie będzie. I tak Oniko tutaj postarało się o to, żeby terminarz był dla nich sprzyjający i miało bardzo długą przerwę, gdzie właśnie no choćby Bartek Kwolek zdążył już wrócić do składu i to zdążył na tyle, że gdzieś na początek przy pierwszej zmianie myślałem, że on tylko będzie właśnie wchodził za Wojtka Wodarczyka gdzieś wzmocnić przyjęcie, a się okazało, że jednak nie, że już był w pełni gotowy do gry na jakimś dłuższym wycinku takim czasowym. No ale właśnie. No ale fizycznie nie wyglądał zbyt ciekawie, bo jeżeli chodzi o zagrywkę, no to tylko te rozwiązania flotowe. W ataku, no to nawet patrząc na to, jak wysoko nad siatkę się wzbijał Bartek, no to też nie wyglądało to chyba tak jak przed kontuzją. No ale trudno się dziwić, no bo to jednak wycięcie wyrostka robaczkowego to zabieg no inwazyjny, co by nie mówić, i dojście do niego, do pełnego zdrowia na pewno trwa. I też istotną wiadomość odnośnie Bartosza Kwolka przekazali na początku transmisji tego spotkania komentatorzy, mianowicie wspomnieli oni o tym, że Bartek przez ten zabieg stracił 6 kg, także myślę, że jest to bardzo znacząca sprawa. No właśnie, a jeszcze jedna rzecz, no tak jak mówię, pomogło Niko to, że oni sobie te mecze poprzekładali, natomiast no coś za coś, tak? I o ile ten mecz z Zaksą się odbył awansem, tak no jeszcze mają do rozegrania ten jeden mecz więcej ze Skrą. I w momencie, gdzie ten Bartek właśnie Kwolek wraca po kontuzji, gdzie będzie wracał po kontuzji Damian Wojtaszek, no to raczej fakt, że no nie będzie mniej czasu po prostu na treningi w porównaniu do innych zespołów, no bo jednak zawsze ten jeden mecz więcej, no to jest jeden mecz więcej, to jest pewnie dzień przerwy po nim, to myślę, że akurat to na korzyść nie zadziała i w tym momencie akurat Oniko wolałoby już mieć ten mecz ze Skrą za sobą. No, ale tak jak mówię, coś za coś. Natomiast no, musimy pamiętać o tym, że tu w zasadzie no, tylko kiedy jeden lepszy dzień albo jeden gorszy dzień przeciwnika, a to też jest coś, na co Niko spokojnie może liczyć, patrząc na to, jak chwiejna jest forma tych trzech zespołów bezpośrednio za warszawianami w tabeli, no to w zasadzie wystarczy. No, na wszystko na to wygląda, że tutaj trzy punkty w którymkolwiek ze spotkań w zasadzie już dadzą taką przewagę, która będzie nie do nadrobienia, nawet jeżeli w innych meczach by Oniko zawodziło, czy po prostu by nie wywoziło punktów, tak to nazwijmy.
w samej lidze Unico Warszawa ma jeszcze ten zaległy dodatkowy mecz z PGS Crew Bełchatów, natomiast Jasek Orysowie, Jastrzębski Węgiel mają dwa mecze w europejskich pucharach i tutaj najmniej spotkań czeka Indykpol Adidas Olsztyn, także akurat pod tym względem właśnie Olsztynianie są w najlepszej sytuacji. W przypadku Orysowi duże znaczenie zaczęło mieć nagle to, czy grają we własnej hali, czy na wyjazdach, i akurat jeśli chodzi o te pozostałe pięć ligowych spotkań Orysowi, to oni mają trzy mecze u siebie, a dwa na wyjeździe, no ale jeden ten wyjazdowy mecz to w Warszawie. Jeżeli chodzi o te mecze, o których mówiłeś, Olsztyna, to akurat się spotkałem z informacją, aczkolwiek jej nie weryfikowałem i nie wiem, nie jestem do końca przekonany, czy to naprawdę chodzi o pierwszą drużynę, ale dwa dni po meczu we własnej hali z Czarnymi Radą Olsztyn ma chyba zagrać z mistrzem Egiptu sparing jakiś, więc też sobie dołożyli więcej obciążeń, jeżeli oczywiście jest to informacja faktycznie prawdziwa. I tak, no i Olsztyn może i sobie dokłada ten terminarz, natomiast nie demonizowałbym tej sytuacji, no bo generalnie w trakcie jednostek treningowych czasem trenuje się ciężej niż tak naprawdę w trakcie takiego spotkania, więc myślę, że tutaj jeżeli tylko nie będzie żadnej kontuzji, no to nie powinno to jakoś tam przeszkodzić Olsztynowi, a może będzie okazją do przetestowania Blake'a Shearhorna albo Mateusza Kańczoka, który się popisał, no jedno chyba z najśmieszniejszych akcji sezonu, jaką widziałem. Postaram się gdzieś to znaleźć i wyciąć, może mi się uda wrzucić gifa, ale na Twitterze, ale to wyglądało to naprawdę plas w 10 metr i to nie plas, który generalnie był plasem ofensywnym, tylko on leciał parabolą lotu godną, ja wiem, czego? Przebicia dołem generalnie, to tak wyglądało, że zaatakował piłkę tak, że jakby ją odbił właśnie dołem i zrobił to za mocno. Aha, to my o siatkówce mówimy, ja już szukałem takiego, wiesz, górnolotnego porównania, że może strzał z moździerza albo coś takiego. No właśnie, a może właśnie strzał z moździerza, bo ta piłka wysoko się wzbiła w górę i tak leciała powolutku i spadła na linię 10 metra. No a dlaczego Mateusz Kańczok wszedł? Dlatego, że Janek Hadrawa w tym meczu drugim tak naprawdę z tych, których mówiliśmy, czyli w Gdańsku 2-3, tutaj już było widać oznaki pewnego zmęczenia u Czecha, ale no wystarczyło to na sił tak naprawdę na dwa sety udane. No a z Lubinem no to ten mecz znowu nie najbardziej udany i właśnie Mateusz Kańczok musiał w pewnym momencie pierwszego seta wejść za Jankę Hadrawę i trochę próbować ratować sytuację, natomiast z tym ratowaniem sytuacji to też tak trochę nie do końca wyszło. Natomiast nie odmówię sobie tego i muszę to powiedzieć. Proszę nie regulować odbiorników. Tomasz Russo zagrał być może najlepszy indywidualny mecz któregokolwiek z przyjmujących ligi w tym sezonie, bo wydaje mi się, że nikt takich cyfr jeszcze nie osiągnął. Tomasz Russo zasłużone MVP. No i doskonały mecz. No to taki mecz, w którym wychodziło mu po prostu wszystko. Czyli mam wrażenie, że wszystkie nieudane akcje z poprzednich kolejek udało mu się zrekompensować w tym jednym meczu. Pytanie, co będzie dalej? 30 punktów atakiem na 70% skuteczności, a do tego prawie 70% też, jeśli chodzi o przyjęcie. Michale, zobaczyłem twoje oczy. Są duże. To ja powiem szczerze, że no siedziałem w niedzielny wieczór i tak się zastanawiałem, czy ja się nagle nie znalazłem w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. I to nie z zespołem z dołu tabeli, no bo do tej pory to właśnie Kielce i Bielsko to były takie drużyny, z które sobie jakoś tam Russo upodobał i to z nimi w zasadzie jedynymi gdzieś faktycznie prezentował się, no można powiedzieć, że dobrze. Tak jak powinien się prezentować przyjmujący, występujący w parze z kimś o charakterystyce Roberta Andringi. No to tutaj to po prostu, no w zasadzie, gdyby nie Russo, to mimo no, dość żenującej postawy Kuprum, no chyba kibice z Lubina się na mnie nie obrażą, bo naprawdę, no napisałem takiego tweeta, że to były siatkarskie delicje, oczywiście no, był to sarkazm, bo ciężko się na to patrzyło. No i w zasadzie właśnie jeden siatkarz na tym parkiecie się wyróżniał, licząc z tych po obu stronach siatki, był to właśnie Tomasz Russo. No, powiem tak, gdyby on tak zagrał takich meczów kilka w tym sezonie, a nie jeden, to pewnie dałoby mu się łatwiej wybaczyć to, co z kolei wielokrotnie pokazywał w drugą stronę niejako.
ale, no, ale dopiero to był taki pierwszy występ, aczkolwiek należą się gratulacje. I kto wie, czy no, nie rozmawialibyśmy w tej pierwszej części właśnie nie o Warszawie, a o Olsztynie, że to Olsztyn mógłby być już w komfortowej sytuacji, no bo tam kilka tych punktów, myślę, że Russo mógłby swoją postawą pomóc Olsztynowi wyrwać. Ale mówię, absolutnie bez ironii, no jeżeli gra źle, to ganimy, a jak zagrał doskonale, no to musimy chwalić, no i chwalimy. No i czapki z głów, no bo to był, mówię, nieprawdopodobny mecz. To był mecz, no jakiego ja się nie spodziewałem i chyba nikt się nie spodziewał i kto wie, czy może nawet sam Tom Russo też się nie spodziewał, gdy jeszcze w szatni się przygotowywał do meczu. Zwłaszcza, że on napisał na Instagramie, że to jego chyba w ogóle osobisty rekord kariery, jeśli chodzi o liczbę punktów, no zresztą trudno się dziwić, bo 31 punktów jak na przyjmującego to już jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast, żeby klątwa szóstego seta dalej działała, to powiem tak, no Tomas Russo, to nie zmienia to faktu, że Tomas Russo jest na razie wielkim zawodem i ogólnie, no, jeśli chodzi o cały sezon, absolutnie nie ma za co go chwalić. Tyle z mojej strony na ten temat. Znaczy co, po jednym meczu go nie wpychamy do reprezentacji Belgii, tak? Nie, to... Bo zresztą taka ciekawostka, dopiero co dyskutowałem właśnie na Twitterze na temat tego, że no tam, że Wojtek Żaliński to ligowy solidny średniak, a ja mimo wszystko uważam, że on powinien szansę w kadrze dostać, nawet za tą solidność i że trzeba właśnie docenić tych zawodników, którzy jakby na tle naszej ligi prezentują się dobrze, bo wiadomo, że poziom międzynarodowy jest wyższy, ale nie zmienia to faktu, że no przynajmniej na tle naszej ligi prezentują się dobrze, a Belgia była przecież w czwórce mistrzostw Europy właśnie z Russo w szóstce, który na naszej ligi dobrze się wcale nie prezentuje. No to się w końcu zaprezentował pierwszy raz. No ale generalnie no to no, trzeba też na coś takiego zwrócić uwagę. Zresztą pamiętamy, że już pomijając Russo, ale też Hert van Wale w meczu chyba ćwierćfinałowym, a może tym obrońcy, już nie pamiętam, ale w którymś właśnie wszedł z ławki za bramą van der Driessa i też pociągnął tam mocno grę, a z kolei Hert van Wale to był rezerwowy atakujący 9 czy 10, już teraz nie pomnę, chyba 10 drużyny ubiegłego sezonu, czyli GKS-u Katowice przecież. Także no to ta nasza liga wielu zawodników weryfikuje z jednej strony dość mocno, a z drugiej później w sezonie reprezentacyjnym jakoś się okazuje, że nawet ci, którzy w plus lidze sobie nie radzili, jakoś w kadrze mogą grać i mimo to te ich reprezentacje te wyniki osiągają. Więc więcej szacunku do tych naszych ligowców, którzy może tej naszej ligi nie zjadają i nie kładą na łopatki, ale po prostu są dobrzy i nie skreślajmy ich tak od razu, tak bym powiedział, ale to taka troszeczkę dygresja mi wyszła. Tak, trochę tutaj sobie pochwaliliście, ja może teraz pójdę trochę w innym kierunku, pozwolę sobie trochę jednak pokrytykować, bo dosyć szybko na początku ucięliśmy temat Kuprum Lubin, że oni już raczej te szanse na walkę o szóstkę stracili. Ja postaram się tak bardzo krótko podsumować ich sytuację. Oni ostatnio grają bardzo słabo i chyba coś takie, co nie jest oczywiste. Moim zdaniem oni względnie dużo stracili na tym, że nie grał Kate Poupart. Wydawałoby się, że to jest taki zawodnik, który raczej tam pełni taką trzeciorzędną rolę, bo pierwszorzędnymi zawodnikami tam są Łukasz Kaczmarek i Robert Techt, natomiast stracili Kate'a Pouparta, no i okazało się, że Lubin, nie chce tutaj nikogo trochę obrazić, ale w tych ostatnich spotkaniach grają trochę, można powiedzieć, na dwóch libero, bo to można w sumie poprzeć po prostu statystykami, tam nic innego nie wyjdzie, no i Filip Biegun i Milos Terzic, który w krótszym wymiarze czasowym wchodził, dostawali bardzo mało piłek, no i przez to ta drużyna trochę mało wymiarowa się stała. Także... No właśnie, ale tam problemów Lubina jest dużo więcej akurat, jeżeli chodzi o Filipa Bieguna, no to wspominaliśmy, że Jastrzębski Węgiel, no trochę pecha miał, że akurat ten młody zawodnik bardzo dobry mecz zagrał z nimi i trochę też pomógł wtedy Kuprum powalczyć. Natomiast Robert Techt nie wygląda jak Robert Techt z tych najlepszych momentów sezonu, czy poprzedniego, czy też powiedzmy przed kontuzją. Łukasz Kaczmarek też słabo, on tam też problemy zdrowotne, anginy, no i ofensywnie Lubin wyglądał bardzo słabo. Nie wiem, jak było w Rzeszowie. Też. No to mogę ci powiedzieć, że też tak wyglądało. No właśnie, a w tym meczu niedzielnym z AZS-em Olsztyn, no to wyglądało to źle, no bo to, że za Łukasza Kaczmarka wchodzi Adrian Patucha i to nie na zagrywkę, tylko jako regularny atakujący, no a Robert Techt po prostu musiał grać, bo tam też już za bardzo zmiany nie było. No i po prostu wyglądało to źle i to nie wiem, czy to wyglądało źle fizycznie,
Masny też się nie prezentuje dobrze, no tak naprawdę tylko i wyłącznie trochę środek ratował sytuację w ofensywie. Czy właśnie jestem ciekaw, Filip, jak wyglądało to w Rzeszowie, ale w tym meczu z Olsztynem też było widać, że z jednej strony problemy w ataku, a z drugiej też były problemy w przyjęciu i to zwłaszcza jeśli chodziło o Marcina Krysia, który tam kilkukrotnie był trafiony takimi zagrywkami, którymi wydaje się, że jednak zwłaszcza libero trafiony być nie powinien. W Rzeszowie też z takimi dużymi problemami Kuprum, bo mi się wydaje, że to się wszystko tak jakby nałożyło na siebie. Wszystko się na siebie nałożyło. Ja myślę, że tutaj Rzeszowie grając na swojej hali dużo sobie pomogła zagrywką jakby już kolejny raz na Podpromiu. Lubin miał problemy i z przyjęciem. Właściwie trudno mi jakoś za cokolwiek pochwalić Lubinian. Myślę, że żaden z zawodników nie zagrał dobrego spotkania. W ogóle ten mecz miał dziwny przebieg, bo w pierwszym secie było bodajże 7-10 dla Lubina. Poszedł na zagrywkę Olek Śliwka i zrobiło się chyba 16-10 dla Rysowi, więc przy zagrywce Olka Śliwki Rysowia zdobyła bardzo dużo punktów, co raczej się w tym sezonie nie zdarza. Było 16-10, poszedł na zagrywkę chyba Michał Masny, zrobiło się 16-15, więc to taki trochę szarpany ten pierwszy set. No, ale no to właśnie, Rysowia, bo to... jeśli chodzi o Śliwkę, to jeszcze chyba trzeba zwrócić uwagę, tak jak mówisz, dużo punktów przy jego zagrywce i to dużo punktów nawet jego zagrywką, bo on chyba w tym pierwszym secie albo na początku drugiego, ale zdobył w sumie 3 asy, czyli więcej niż przez wszystkie dotychczasowe 24 mecze tego sezonu. Także no faktycznie coś jest chyba nie halo z tym lubińskim przyjęciem w momencie, jak zabrakło Puparta. Tak, a to w sumie zagrywka Śliwki to taki dość często poruszany temat, bo to odnośnie tych asów pamiętam dwa. Pierwszy to był as po zagrywce z wyskoku. Trafił tam bardzo mocno blisko linii końcowej. Drugi as to był taki flot puszczony między dwóch przyjmujących. Oni się po prostu nie porozumieli, nikt tej piłki nie odbił. Natomiast trzecie zagrywki asowej, szczerze mówiąc, nie pamiętam, a pamiętam taką akcję, gdzie zaraz po gwizdku Śliwka bardzo szybko zaserwował i Filip biegł, był kompletnie zaskoczony, że piłka już leci. I ratował się jakimś takim dziwnym odbiciem sprzed twarzy. I tą piłkę tak przyjął trochę byle jak i to... Śliwka dużo w sumie zyskał tą szybkością zagrywki po gwizdku sędziego, ale to już taka bardziej sytuacja na jakieś komiczne sytuacje na boisku siatkarskim niż na po prostu mocną zagrywkę. No jeszcze na jedną rzecz warto chyba zwrócić uwagę, pisał o tym pan od WF-u, bo jednego asa zaliczył też Olek Śliwka w Radomiu w meczu z Czarnymi. Co prawda nie pomogło to wygrać choćby seta, no ale... do statystyk się liczy i tak jak właśnie pan od WF-u pisał, to jest pierwsza taka sytuacja w seniorskiej karierze Olka Śliwki, gdzie z asem kończy 3 kolejne mecze. No, trudno się dziwić, skoro przez 23 mecze zaliczyło asu w cały jeden, a teraz no, 3 kolejne mecze właśnie z asem i to z rywalami takimi niby gdzieś tam z tej no, górnej połówki, może niekoniecznie, bo czarni nie są w górnej połówce, ale z tymi walczącymi powiedzmy o trochę wyższe cele. No i drugi element układanki, czyli to, że zarówno w meczu z Lubinem, jak i w meczu z Radomiem Olek Śliwka w przypadku meczu z Lubinem był najczęściej zagrywającym zawodnikiem Asseco Rysowi Rzeszów, a w przypadku meczu z Radomiem był drugim najczęściej zagrywającym zawodnikiem Asseco Rysowi Rzeszów za Łukaszem Perłowskim, czyli przy jego zagrywce jakieś zagrożenie udawało się stworzyć. No i no, nic nie jest stałe, wszystko płynie i nawet zagrywka Olka Śliwki może ulec poprawie, a w szczególności, że to jest cały czas bardzo młody zawodnik, no i on jeszcze te indywidualne elementy swoje może cyzelować i poprawiać i chyba po prostu to robi. No i tak się zastanawiałem nad tymi trzema drużynami, które o tę szóstkę walczą, tak już odchodząc od tematu zagrywki Olka Śliwki, no i tak się zastanawiam, co jest atutem poszczególnych z drużyn, w sensie co może im dać taki, nie wiem, no mały element przewagi, coś sprawi, że po prostu tę szóstkę ugrają. No Rysowia na wyjazdach nie może już grać gorzej, więc powinno być lepiej. No właśnie chciałem powiedzieć, że w ostatnich tygodniach no to wygląda to tak, że największym atutem każdej z tych drużyn to jest własna hala po prostu, bo w zasadzie no to Olsztyn w sumie zdobył w tym tygodniu, w tych dwóch kolejkach 4 punkty na wyjeździe. No i to jest świetny wynik jak na to, co Olsztyn gra w tym sezonie. Patrzę właśnie na tabelę, jeżeli chodzi o mecze na wyjeździe. No i w sumie Rysowia jest na trzecim miejscu, co ciekawe. No natomiast jest to trzecie miejsce, które w zasadzie wywalczyła sobie tymi pierwszymi 10 meczami, no bo w 3 ostatnich ani punktu już nie zdobyła. No Olsztyn, tak jak mówimy, troszkę się wreszcie poprawił.
Jastrzębie też no, szału nie robi. No, Jastrzębie jest w tej tabeli na 8 miejscu, Olsztyn na 10. Jastrzębie wygrało ze Skrą na wyjeździe, to był debiut Giorgiego. No tak, no, natomiast teraz Jastrzębie zwycięstwo z Bydgoszczą, no ale wcześniej właśnie wiemy, jak wyglądał mecz z Kuprą. Ten mecz, który właśnie dawał jakby Lubinianom nadzieję jeszcze na szóstkę, którą szybko się z tą nadzieją gdzieś pożegnali. Porażka też z Rysowią, tam też Jastrzębie zupełnie nie powalczyło. Pamiętam nawet, że wtedy tak zapowiadałem właśnie wyścig Ślimaków początkowo między właśnie Olsztynem i Jastrzębiem o to szóste miejsce, bo to był taki moment, w którym oba te zespoły wyglądały naprawdę słabo, natomiast to właśnie Rysowia tymi meczami wyjazdowymi szybko nagle do tego dołączyła. No i właśnie, trzeba byłoby zerknąć na to, jak wygląda terminarz i zdaje się, że jednak Olsztyn i Jastrzębie tutaj, jeśli chodzi o te mecze u siebie i klasę też rywali, których podejmują u siebie w stosunku do tych meczów wyjazdowych, to chyba pod tym względem stoją lepiej. Piotrze, ty chyba tak dość dobrze się orientujesz w tej sytuacji. Tak, Olsztyn ma, co jest dla Olsztyna, myślę, bardzo dużym atutem, mecze we własnej hali, na przykład z Będzinem, o którym też można powiedzieć, że zdecydowanie jest drużyną własnej hali. 9 punktów w 12 meczach wyjazdowych. No i Czarnych Radom, którzy gdzieś w tej tabeli spotkań wyjazdowych pod Olsztynem i też no, te wyjazdy, to nie jest dla Radomia jakiś, nie wiem, wielki atut, bo jednak serwuje im się zdecydowanie lepiej pod Złotą Halą, no bo to chyba ta zagrywka właśnie w meczu z Rysowią z opinii obserwatorów przesądziła o tym, że akurat Radom wygrał ten mecz. No i teraz pytanie, czy to właśnie nie jest ten kluczowy element spośród tych trzech drużyn, czyli właśnie przyjęcie zagrywki i zagrywka jakby, w sensie powiedzmy te dwa elementy. No niby można powiedzieć, że każdy poziom w większości drużyn jest zależny od tych dwóch elementów, natomiast no, to będzie chyba decydujące, w sensie jeżeli we własnej hali właśnie Olsztyn będzie w stanie tę zagrywkę utrzymać, no to Olsztyn jest w stanie wygrywać za 3 punkty i z Radomiem, i z Oniko Warszawa, bo to ten drugi mecz u siebie, i z Będzinem. Wyjazdy z kolei w Bydgoszczy, gdzie no, jest możliwe, że po prostu już w pewnym momencie Bydgoszcz będzie już skazana na baraże i może po prostu będzie grała bez dużej presji, co może pomóc, albo po prostu całkowicie ich rozłożyć. Akurat tutaj bym się nie spodziewał, bo wydaje się, że do końca będzie trwała właśnie walka o te baraże w ogóle, a nie o bezpośredni spadek. Natomiast no, po prostu Bydgoszcz ostatnio gra źle i wyniki są rozczarowujące niezależnie od tego, czy grają u siebie, czy na wyjeździe, więc myślę, że no, jeśli skądś z wyjazdów przywozić punkty, a skoro udało się już przywieźć komplet z Lubina i udało się ten jeden wywieźć z Gdańska, no to jednak no, jeżeli Olsztyn chce być w szóstce, to po prostu z takiej Bydgoszczy przywieźć punkty też i to komplet musi. Tak, no to podobnie wygląda sytuacja z, dajmy na to, nie wiem, no, spotkaniami Jastrzębia z Kielcami, tak, no bo to chyba jest ostatnie spotkanie sezonu dla Jastrzębskiego Węgla. W ostatniej kolejce właśnie Jastrzębie z Kielcami gra, no i to też no niby obowiązek, tak, no ale nie takie historie już siatkówka widziała. No i jeżeli chodzi o terminarz pozostałych drużyn, no to tutaj właśnie Jastrzębski Węgiel, z tego co ja pamiętam, no to Kielce u siebie. Nie, Jastrzębie na końcu. Aha, okej, okay. U siebie, ale tak, na końcu. Tak sobie po kolei ten, przypominam jak to wyglądało. Jastrzębie ma Kielce u siebie, ma Warszawę u siebie i ma Szczecin u siebie, z tego co pamiętam, albo nie, jeżeli się zaraz będziemy to weryfikować, że tak to ujmę, żeby nie wprowadzać w błąd naszych słuchaczy. No i zobaczmy, czy się nie... pomyliłem się. Czyli ma mecz u siebie z Oniko Warszawa, mecz u siebie z MKS-em Będzin, czyli tutaj znowu ten atut własnej hali, no w starciu z drużyną, która po prostu no, na wyjazdach radzi sobie zdecydowanie gorzej. No i Dafis Połem Kielce. No i tutaj tak naprawdę i Będzin, i Kielce, no to w meczach u siebie, no to Jastrzębie będzie zdecydowanym faworytem. No ale już na przykład derby Śląska z GKS-em Katowice na wyjeździe, czy wyjazd w Espadonie Szczecin, gdzie no to też jest bardzo daleki wyjazd i różnie tam bywa z poziomem gry drużyn, które się do Szczecina udają. No i mecz z Oniko Warszawa, no to tutaj Jastrzębie ma spokojnie, myślę, możliwość na potracenie punktów. Wspominaliśmy już nieraz, że no Salvador Hidalgo Oliwa, tak? W sensie Maciek Muzaj wydaje się, że w miarę ustabilizował grę, no to jak Kubańczyk będzie grał swoje, no to Olsztyn Jastrzębia nie dogoni. No ale wcale nie jest powiedziane, że on będzie grał swoje. Natomiast ja bym zaryzykował twierdzeniem, że jednak przy takim, a nie innym terminarzu, no to jeżeli to Jastrzębie wypadnie z szóstki, to będzie to bardzo duża porażka dla tej drużyny, dla trenera De Giorgiego, bo jednak no wszystko jest jakby... Wszystko mają po swojej stronie. Najtrudniejszych rywali mają we własnej hali,
mają przewagę tych dwóch punktów, no i w zasadzie mają nawet taką tutaj jakby zyskali też na tym, bo gdyby na przykład Olsztyn w Gdańsku wygrał 3-2 i w Lubinie wygrał 3-2, więc punktów zdobył niby tyle samo, ale miałby wtedy 2 zwycięstwa, a w Gdańsku no, do tego zwycięstwa naprawdę było bardzo blisko i już wtedy przy równej liczbie punktów by Jastrzębie wyprzedzał, a tą porażką w Gdańsku właśnie taką przewagę, którą gdzieś tam nad Jastrzębiem do tej pory Olsztyn miał w liczbie zwycięstw, stracił. I to jest kolejna rzecz, która sprzyja Jastrzębianom. Natomiast no, mają ten terminarz zdecydowanie najlepszy, no bo jednak z zespołów z górnej połówki tabeli to jest tylko Oniko. No i pytanie, czy tego nie zmarnują, no bo dla mnie, jeżeli by Jastrzębia w szóstce zabrakło, to po prostu byłaby to gdzieś faktycznie dość duże zmarnowanie tej wyjściowej pozycji. Chciałbym wskazać, że z drużyn z górnej części tabeli to Olsztyn też ma tylko Oniko. Warszawa w zasadzie, jeżeli dobrze pamiętam. No a... I Resowia też. Ale Olsztyn ma jednak 2 punkty mniej. Plus jednak Czarnych, którzy są tuż pod tą górną połówką, a kto wie, czy zaraz Kuprom zresztą tak grającego nie wyprzedzą. Zgadzam się z tym i tutaj myślę, że możemy trochę taką akademicką dyskusję prowadzić. No, wszystko wskazuje na to, że to Resowia Rzeszów, która ma akurat mecz u siebie z Łuczniczką Bydgoszcz, mecz u siebie z GKS-em Katowice i Espadonem Szczecin, gdzie no ani Espadon, ani Łuczniczka to nie są drużyny, które powinny jakikolwiek problem sprawić Resowi Rzeszów. Katowice trochę lepiej zaczęły grać w ostatnich kilku spotkaniach. No, ale Katowice jest trochę taki zespół, który nie za bardzo ma o co grać, bo im raczej nie grozi już ani gra o szóstkę, ani gra o uniknięcie baraży. Ale trudno jest mi sobie wyobrazić, że Piotrek Gruszka odpuszcza albo w ogóle z jakimś pobłażaniem patrzy na to, że jego zawodnicy na przykład mecze odpuszczają, więc ja myślę, że on każdym meczem chce udowadniać, że jest dobrym trenerem, ale Resowia Rzeszów ma wyjazd do Warszawy i ma wyjazd do Będzina i to chyba ten Będzin może być tutaj takim języczkiem uwagi, jeżeli chodzi o awans Resowi Rzeszów, no bo Będzin będzie miał o co walczyć. Będzin będzie miał o co walczyć, tak. I tutaj myślę, że no do końca ta walka o uniknięcie baraży będzie trwała, a Zaksa się tam męczyła. Będzin ostatnio wygrywa dużo, tak? No 3 spotkania, chyba 9 punktów z tego, co kojarzę, bo 3 z Bielskiem, 3 z Kielcami. I w Szczecinie chyba. I trzy ze Szczecinem, tak? Niby rywale nie z najwyższej półki, no ale jednak Będzin widać, że też już trochę te swoje problemy może pokonał, no i to myślę, że będzie kluczowe, tak? A z kolei, czyli dla Resowi kluczowy mecz z Będzinem, dla Olsztyna chyba kluczowy mecz to jednak Radom, moim zdaniem, i Warszawa, no takie 2. To znaczy no, dla wszystkich tych zespołów i tak samo zresztą dla Oniko właśnie te mecze między nimi a Oniko będą ważne, te 3 spotkania kluczowe tutaj dla całego układu, tak myślę. Myślę, że no, poza tym meczem z Warszawą, no to jednak Jastrzębie musi celować w komplet punktów w pozostałych 4 spotkaniach. No i strata w każdym z nich, no to będzie duża porażka. Natomiast tak, no Olsztyn ma jeszcze ten mecz z Czarnymi, plus jeszcze ten wyjazd do Katowic. No i Resowia właśnie wyjazd do Będzina. I chyba to są te mecze, na które największą uwagę trzeba zwrócić, aczkolwiek no, wiemy też, że faluje forma wszystkich tych drużyn. I można mówić, że powinny gdzieś tam zdobyć komplet, ale nigdy do końca nie wiadomo, tak. I natomiast Resowia, jeszcze jedna rzecz, na którą też właśnie chciałem zwrócić uwagę, to jest przewaga jednego zwycięstwa i dla Resowi będzie bardzo istotne, żeby ona tej przewagi nie straciła, bo jeżeli ona gdzieś tam nawet z tymi słabszymi zespołami pogubi powiedzmy te 2 punkciki, które ma nad Olsztynem, ale pogubi po jednym, czyli 2 razy gdzieś tam da sobie urwać po punkcie i wygra dopiero po tiebreaku, to jeszcze nie jest dramat, ale jeżeli już z którymś właśnie zgubi te punkty 2 naraz, czyli na przykład przegra 2-3, no to już jest dużo gorsza sytuacja. No dużo, dużo tutaj jest możliwych opcji i trzeba nawet na takie niuanse właśnie zwracać też uwagę. Czyli powinniśmy skwitować teraz to tak, że Filip powie, że Resowia będzie w szóstce, ja powiem, że Jastrzębski Węgiel, a Michał powie, że Olsztyn, i w ten sposób wszystkie 3 drużyny zostaną obarczone tym samym ciężarem przez nas, jeżeli chodzi o walkę o szóstkę. Czyli awansuje Lubin. No to już naprawdę jakieś cuda musiały się wydziać. No, takich cudów już nie pamiętam w plus lidze, aż takich chyba. No ale cóż, no ale cudem też gdzieś było to, że Skra przegrała seta z BBTS-em w sumie. No i dobrze, na tym chyba zakończymy tą naszą drugą część, tą poświęconą temu, co na górze tabeli.
A jeśli chodzi o to, co na dole, no to zapraszamy Was na kolejną już część, która no pewnie ukaże się już lada moment.